Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a z Ligi Odkrywców i na początku przypominam ogłoszenie parafialne, czyli jeżeli oglądacie i podoba wam się, to łapki w górę, nie zapominajcie o tym, bo bardzo dużo ludzi zapomina, a to jest bardzo ważne i zwracam na to uwagę. Bardzo się cieszę, jak ich jest więcej, bardzo się smucę, jak jest ich mniej, więc bardzo was proszę, łapki w górę, jeżeli się podoba. Po wielu próbach i znojach skonstruowaliśmy coś takiego. Wszystko to są rzadkie karty, które mają pomóc kradziejowi, z którym będziemy teraz walczyć, czyli z trzecim heroikiem, arcyzłodziej Rafam, które mają nam pomóc. Misja jest taka, że szukamy broni na start tej 1-2. Odkrywco, mamy dodatkową talię. Zrób z niej użytek. Cóż za wspaniałe karty! Okej. To jest to, czego potrzebujemy. Bo po to złożyliśmy tą talię. On ma same rzadkie karty, więc ta broń będzie się autobufować. Przynajmniej powinna. O Jezu, jeszcze przeklęte ostrze. No to nieźle, mój drogi, nieźle. Ja ci broń Boże, nie będę tej broni niszczył. Bo ta broń jest mi na rękę. Rzucaj te rary wszystkie. Rzucaj te wszystkie rary. Dobrze. Następnego. Bardzo dobrze. Następnego. No piękny rar. Nie pozbywaj się broni. Bo ja już w tej kolejce cię za 10 chcę huknąć. Idioto. Tak jest, za 10. Nie pozbywaj się tej broni. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Kurwa, gazol. Naprawdę. Dlaczego się pozbywasz tej broni? Pozwolił ci ktoś? Nikt ci chyba nie pozwolił na takie manewry. Mam 25 damage'u. Lejem. Lejem w pysk. Dawaj rary. Dawaj rary, bo ta broń musi szybciutko... Nie epiki. Te rary, co ja ci je dałem. Bardzo dobrze. Następny. Bardzo dobrze. Już mamy damage na stole, tylko teraz przeżyć jakoś. Nie wiem jeszcze jak, ale spoko. Czegoś musimy się pozbyć. 6, 7, 10, 13. Czyli jeszcze żyjemy. Ja go w dwie tury nie zabiję. Trzeba tego gazola się pozbyć. Trzeba się pozbyć tego śmiecia. Dawaj te tanie rary gówniane. Nie dorzucaj nic swojego. Nie silvery z portalu. Dobrze. Kurwa, to co to rośnie? Skąd to się wzięło? Dobra. Z tym se poradzimy. Z tym se poradzimy. Z tym se poradzimy. Dobra, ma dwa damage'u na stole. Okej. Okay. Coś odkryjmy sobie. Olbrzym, o. Olbrzym pasi. I ustawiamy Litala, ustawiamy Litala. Oby się nic nie spieprzyło, żaden. Jasiu może być.
Może być. To już takie sobie, ale nasza broń spuchła. A on atakuje nas w twarz. I to, mój drogi przyjacielu, jest twój błąd. Tra-ta-ta-ta. Strasznie krótki ten odcinek wyszedł, ale co zrobić, jak nic nie zrobimy? Mieliśmy szczęście. Trzeba pod tą broń od razu losować. Jeżeli jej nie macie na mulliganie, wywalacie grę, robicie od nowa. Nie ma się tutaj co denerwować ani stresować, bo to jest klucz cały tej koncepcji. Oddajecie mu deck złożony z samych rarów praktycznie. Jest Serp Wetkin. Gdyby przypadkiem on się na niego nadział i zmienił sobie okrzyk, ten moc specjalną, na jakąś inną, żeby mu te portale cały czas nie latały. A tak same rary i to przeklęte ostrze, które widzieliście, no trochę za wcześnie założył. Gdyby je założył wtedy, kiedy miałem tam już 8 czy 9 na broni, to by zginął w jednej turze od autohita za 20. Natomiast reszta, mało groźne rary, posągi, które sobie stoją, Jasiu, który ma wam dobierać karty, a nie jemu, to tak samo ma wam dobierać karty. Więc tak to wygląda i to tyle, krótki odcinek tym razem. Jeżeli wam się podobało, mam nadzieję, że tak, to łapki w górę. A ja was już zapraszam w tej chwili do czwartego i ostatniego odcinka, czyli na wyzwolonego Rafama w trybie heroicznym. Pasywna moc specjalna, twój bohater posiada niewrażliwość. Więc pan będzie niewrażliwy, a my zobaczymy, jak on nam pójdzie. Trzymajcie się, hejka, pa pa!